Pliki GTA-6 na PC ujawnione w launcherze No jakiś gigakur na przeciek chyba się pojawił. Mamy kolejny skok na kasę od Sony. The Elder Scrolls 6. Bardzo ciekawe tematy w lootboxie. Zobaczmy to. W zasadzie odkąd zapowiedziano GTA 6, wszyscy zastanawiamy się, czy gra trafi finalnie na PC-ty, czy powtórzy los chociażby GTA 5, która oczywiście startowo zadebiutowała jedynie na konsolach, a dopiero jakiś czas później trafiła na PC-ty. Nie, na no, 100% port na PC będzie później. Nie ma szans w ogóle na to, że to będzie jednocześnie. Okazuje się, że pojawiły się pewne informacje na ten temat, a do tego wspomniane zostało jeszcze Red Dead Redemption na PC. Oprócz tego pogadamy sobie jeszcze o deweloperze Skyrima, który twierdzi, że DM Elder Scrolls 6 nie spełni oczekiwań fanów. Horizon Zero Dawn Remaster, który zostało już potwierdzone. W świetnych ocenach nadchodzącej polskiej gry. Nowym wiedźminie od Netflixa. Kolejnej części Star Wars Jedi, która została potwierdzona. Oraz o Antycheatzie w GTA 5, który został już dodany. Odcinki codziennie o 16 sprawdzacie też naszego Instagrama, na którym publikujemy newsy w szybkiej formie. No i właśnie, może zaczniemy sobie od tego Antycheata w GTA 5, który został wprowadzony. A wraz z Antycheatem do pc wersji GTA 5 trafiła masa plików, w którym warto się jak zwykle przejrzeć. No. Jest to narzędzie Battle. A i które raczej nie jest najskuteczniejszym antycheatem. No choć chociaż... ja pierwszy raz o nim słyszę. Zawsze jakieś inne oprogramowania się pojawiały. W takim Rainbow Six Siege sprawiało niemały problem. Ale co jest głównym okay. problemem jeśli chodzi o antycheat GTA V? Problemy z dalszym modyfikowaniem gry, ze względu na to, że dotychczasowy brak antycheata sprawiał, że modowanie było bardzo proste, nie trzeba było niczego obchodzić i Jezu. zwyczajnie nie było dużych utrudnień. A... Strasznie nie lubię takich mikropaczy, no bo to był mikropacz w zasadzie, który powoduje, że moderzy mają przesrane tak często z Eldenem się dzieje. A jeżeli gra zostanie zmodyfikowana i Anti-Cheat to w jakiś sposób wykryje, to może skończyć się nawet na banie. Jak też doskonale wiemy, GTA 5 działa na autorskim launcherze Rockstara. Jako że ten launcher zbiera kilka gier, tak w plikach zostało wspomniane też GTA 6, bo owa aktualizacja lancera dodała trzy foldery, takie jak Americas, Gen 9 i Red Dead Redemption. Oczywiście ten ostatni dotyczy zapewne premiery gry na komputerach osobistych. Aha. Nie jest to w zasadzie żadna tajemnica, już od jakiegoś czasu się o tym mówiło. Folder Gen 9 to zapewne określenie dziewiątej generacji. Ej dobra. Ja poczekam chyba na to, aż wyjdzie to na kompa w takim razie i zagram w jedynkę konsol, no i wygląda na to, że pecetowa wersja GTA 5 dostanie feature'y, które są dostępne w konsolach obecnej generacji, takie jak Ray Tracing, subskrypcja GTA Plus czy nowe możliwości w GTA Online. No ale najciekawszy dla nas jest folder Americas, a przecież Project Americas to nazwa kodowa GTA 6, o której to już mówiliśmy na naszym kanale. Ale no oryginalna nazwa Project Americas, o wow man. W związku z tym, że pojawiła się w plikach PC-towego launchera, może to wskazywać na to, że gra faktycznie zadebiutuje prędzej czy później na komputerach osobistych. Pytanie tylko, kiedy to nastąpi i chyba wszyscy cieszymy się i czekamy. Na pecetową wersję GTA 6 ze względu na to, że to ona daje najwięcej możliwości. Przede wszystkim modyfikowania gry. Pytanie, czy w GTA 6 od początku będzie dostępny anti anty-git, bo skoro Rockstar w tym momencie nawiązuje współpracę z Battle .im, no to jest na to szansa. Informacje zostały przekazane oczywiście przez informatora testu, który jest odpowiedzialny za przekazywanie naprawdę wielu sprawdzonych wiadomości, apliki raczej nigdy nie kłamią, no i możemy się tutaj wielu rzeczy domyślać. Dajcie znać, co o tym myślicie. No i pewnie wszyscy fani Star Wars Jedi czekali na ogłoszenie od elektroników, no bo w tym momencie potwierdziła, że trwają pracę nad trzecią częścią Star Wars Jedi. O oh jest, Mi się już pierwsza nie podobała. Trzeba naprawdę lubić chyba Star Warsy, żeby w to grać. Jeżeli chodzi o czysty gameplay i są -like, ja powiem tak. Ciekawa próba, ale to się wydaje takie bezduszne. Takie, weźmy Souls likea weźmy Star Warsy, sprzedajmy produkt. Wiecie o co chodzi? No nie jest tak, że oni faktycznie mieli jakiś mega pomysł na to. I tam mnie wkurza, i w jedynce to było bardzo czuć, jak grałem. A dwójki nawet nie ruszałem, mimo że kusiło oczywiście pójść za memem, ogdo i do ugucia. Ale, ale mówię sobie, eee, wywalone. Nie, nie czułem się dobrze w tych pierwszych Star Warsach. No i kolejna sprawa, poziom trudności, który jest najbardziej e, takim typowym poziomem trudności, czyli zmienimy ci cyferki, ty będziesz bił mniej, wszyscy będą cię prawie one-shotować, więc po prostu się męcz i cierp. I ten poziom trudności został wykonany po prostu w kiepski sposób. Nie było tam żadnych faktycznie urozmaiceń gameplayowych, tylko zmiana cyferek i to do takiego ekstremum, że no, jak chciałeś wyzwanie, to to wyzwanie po prostu było niefajne. Nie to i tak są lepsze Star Wars niż te od Ubisoftu. Oczywiście, że tak. Są znacznie bardziej dopracowane. Tylko, no mówię, nie mój klimat i moim zdaniem Operowanie mieczem świetlnym jest strasznie drewniane tam, i to nie jest przyjemne drewno, jak w Dark Souls 1. Tam jest, idzie się pogubić w tym. Cały świat dowiedział się o tym poprzez spotkanie z inwestorami, na którym to rzecz jasna zostały przedstawione plany firmy na najbliższy czas i nie jest żadną tajemnicą, że będzie to ostatni rozdział w historii Kala Kestisa i swego rodzaju zamknięcie trylogii. Respawn Entertainment, czyli deweloper ma obecnie za zadanie dostarczyć jak najlepszą trzecią odsłonę... Ty, Ja to nie było tak, że pierwsza właśnie jeszcze fabuła mnie wkurzyła taka ciekawostka, bo my żeśmy ogarniali całą fabułę, tylko po to, żeby potem się dowiedzieć, że cel, który mieliśmy na początku, został totalnie zanihilowany na sam koniec. Więc poczułem, że. Przez całą grę fabularnie osiągnąłeś nic. Jak najlepsze domknięcie tej całej historii i chcą zrobić wszystko co w ich mocy, aby gra była jak najbardziej dopieszczona. W zasadzie już od samego początku Electronic Arts miało w planach, aby przygody Kalakestisa mieściły się właśnie w trylogii. No i mamy w tego... Te Jedi to bardziej a la Wukong gra, nie taki South typowy? No to Wukong robi to 400 razy lepiej, nie? <laughs> W sumie potwierdzenie. Dowiedzieliśmy się również, że w obie części Star Wars Jedi zagrało już ponad 40 milionów osób. I nie jest to cały wynik, no bo nie bierze pod uwagę usług takich jak Game Pass czy EA Play. Ale do takich statystyk, no to normalna sprzedaż jest akurat najważniejsza. Laura Mil, czyli wcześniej wspomniana przeze mnie prezes i Entertainment, wspomniała, że Star Wars Jedi jako część jest jedną z najlepiej zarabiających serii ogólnie, bo miała wygenerować około 5 miliardów dolarów przychodu. Gdyby się zastanowić nad najpopularniejszymi IP PlayStation ostatnich lat, no to na spokojnie moglibyśmy wymienić serię horror. Horizon, która to przyniosła korporacji w zasadzie same plusy? Seria Horizon zarabia potężne pieniądze, ale ja bym chciał realnie usłyszeć. Dajcie znać w komentarzach widzowie z YouTube'a, czy serio lubicie grać w Horizona, a uważacie to za taką dobrą grę? Ludzie mówią, że to jest świetne, że o tym się tylko opowiada, a niekoniecznie się w to gra. Koncepcyjnie i wizualnie wydaje się zarombista, ale jak tylko lukniesz na gameplay, to masz takie. To jest top jeden sprzedająca się gra na PlayStation, wy to wiecie? To jest porąbane Zresztą nie rozumiem tego fenomenu po prostu totalnie. Nie moglibyśmy wymienić serii Horizon, która to przyniosła korporacji w zasadzie same plusy. No bo chociażby Horizon Forbidden West jest wymieniany jako jedna z najlepiej wyglądających gier na konsole obecnej generacji. Zresztą seria ogólnie cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego też nie dziwi decyzja o tym, że powstaje Horizon Zero Dawn Remastered a mnie dziwi, remasterowanie gry po 7 latach to jest na plucie ludziom w twarz w momencie gdy Bladborn dalej czeka to jest pójście znowu w stronę, ta gra wygląda świetnie dalej, Bladborn niekoniecznie totalnie tego nie czaje, znaczy czaje pod tym względem, że się sprzedaje dobrze ale nie czaje tego czysto koncepcyjnie że nie opłaca się robić remastera pod kątem jakościowym, bo to nie jest potrzebne, ale no chcą zarobić dwa razy na tej samej grze po prostu, wiadomo o co chodzi zostało to potwierdzone przez ESRB, dostaliśmy taki szczegółowy opis produkcji, który zdecydowanie wskazuje na Zero Dawn I możemy tam zauważyć, że odświeżona wersja zmierza na PS5 i PC. Oczywiście nie poznaliśmy jakichś bardziej szczegółowych konkretów na temat tego, jak będzie wyglądał remaster, jakie funkcje będzie oferował, i tak dalej, ale możemy domyślać się, że gra powstaje z myślą o PlayStation 5 Pro i zapewne wykorzysta technologię PSSR. No i tutaj w przypadku w wow. zasadzie kolejnego już z kolei remastera od PlayStation pojawia się pytanie, czy jest on w ogóle potrzebny, czy nie jest to tylko skok na kasę. No i odpowiem wam prosto, że tak, jest to kolejny skok na kasę. No i nieźliwie się, jak gra będzie kosztowała około 300 zł. A czy ja jestem nią zainteresowany? Zupełnie nie. No bo nadal Horizon Zero Dawn w swojej standardowej formie wygląda całkiem w porządku i zupełnie nie jestem przekonany do remastera, ale rozumiem ich taktykę. No bo w końcu obecnie jest to, tak jak już mówiłem, jedna z ich najpopularniejszych serii. A jako, że nie mają za bardzo konkretnych argumentów do promowania PlayStation 5 Pro, no to. No i właśnie to jest ten problem, nie? To jest coś, na czym ja ubolewam i co uważam, że Sony powinny ogarnąć, ale są leniwi, bo mogą być leniwi. Oni nie mają po prostu asortymentu gier, nowych produktów, które mogliby nam zaprezentować, czegoś nowego do podania. Oni muszą recyklingować stare... Oni zmieniają się pod wieloma względami w Nintendo, tylko że gorzej. <grym> Zaczęło się to, jak y, widzieliśmy o The Last of Us 2, zremasterowane po czterech latach, stary. Od 2020 roku do 2024 roku, no faktycznie, progres graficzny, o Jezu, niesamowity. Nie, dla mnie <grym> grę, wiecie, remasterować to co... To można gry, które mają 15-20 lat. Bladborna było klatka, ma za niski czy coś, ale grafika w ciągu ostatnich 10 lat cały czas wygląda dobrze. Cholera jasna, naprawdę. No ale mówię, rozumiem biznesowo, że mamy grę, która się dobrze sprzedaje, sprzedajmy ją drugi raz, nie? muszą jakoś sobie radzić. Pytanie, co jeszcze zaoferuje tam ten cały remaster. Już 10 miesięcy temu, bo w listopadzie 2023 roku, dostaliśmy pierwszy teaser The Witcher Sirens of the Deep, czyli nadchodzącego filmu anime od Netflixa, który miał ukazać się pierwotnie w późniejszym okresie 2024 roku. I akurat te animowane rzeczy od Netflixa to jest trochę osobna historia. Najładniej to wygląda w ogóle. I możemy sobie to traktować inaczej niż serialową adaptację. Jeśli chodzi o Sirens of the Deep, no to dostaliśmy kolejne fragmenty. Film jest promowany twarzą Daga Cole. Czyli gościa, który podkłada głos pod Geralta w angielskiej wersji Widźmina. Mamy tam też postać jaskra, który jest odgrywany przez tego samego gościa z serialowej wersji. No i ten cały klip zaprezentowany przez Netflixa zupełnie nie jest niczym ciekawym. Mamy tam w zasadzie tylko i wyłącznie Aha. rozmowę Geralta z jaskrem oraz początkową wypowiedź Daga Koku. Ja bym tylko chciał, żeby to było miłe dla materiału źródłowego i zgodne z materiałem źródłowym i żeby się nie odkleili tak jak z serialem, i będzie fajnie. Głównym przesłaniem tego klipu było to, aby ogłosić opóźnienie, bo, film bo to zadekut... jest to jest zasadniczy problem tego. Wszystkiego, co się dzieje i w Netflixie i nie tylko, w HBO, przy, przy różnych miejscach. Zobaczcie, co się stało z Gromotron choćby. Są ludzie, pisarze, którzy tworzą wybitne dzieła, nie? Wybitne dzieła. Masz George'a Martina, masz Sapkowskiego, sprzedają miliony egzemplarzy swoich książek na całym świecie. I też maty showrunnerzy. Myślą, że oni są lepsi od nich i że oni to na nowo lepiej wymyślą. Wytoczajcie? Jak można myśleć, że jesteś lepszy od typa, który wymyślił fantastyczny świat, sprzedający się w milionach egzemplarzy i że ty to ogarniesz lepiej pod Netflixa? Po prostu napisał ci gość książkę, masz szczęście, że dostajesz ten materiał i możesz po prostu go tylko i wyłącznie przekonwertować na coś atrakcyjnego dla widza i to wystarczy, żeby to było zrobione i już będzie dobrze, a ty grzebiesz przy tym, zmieniasz to, bo myślisz, że zrobisz to lepiej. Żenujące to jest. Nie myślą, to jest skok na hajs? To nie jest skok na hajs. To jest właśnie bardzo błędne myślenie o skoku na hajs, bo ci ludzie myślą, że przez DEI oni więcej zarobią, a tylko i wyłącznie ludzi w ale Wiedźmi został skancelowany, Guys. I to nie skanselowany na Twitterze, tylko skanselowany, że anulowany serial został. Dlaczego? Bo nikt go nie chce oglądać, bo jest totalnym gównem. No, dlaczego wszyscy mówią, że końcówka gry o tron jest beznadziejna? Bo nie oparli się na książkach, bo ich chyba nie było w pewnym momencie po prostu. Ale no tak czy inaczej, nie zrobili tego na bazie George'a Martina, efekt jest taki, że nagle nie, nie wychodziło, tak? Rings of Power sezon drugi też nie działa ponoć, tak? Powinno się zatrudnić po pierwsze ludzi, którzy wiedzą co robią, Zwłaszcza do takich wielkich IP-sów Bo to, Wiedźmin to jest duży IP Ja wiem, że to jest pewnie w Netflixie dalej traktowane na zasadzie takiej O, jakaś tam gierka komputerowa, sepykają, pykają Ale to jest wielki IP, bardzo znany na całym świecie, jakby nie patrzeć I powinno się zatrudnić ludzi, którzy faktycznie mają trochę oleju w głowie Jeżeli chodzi o reżyserię, scenografię i tak dalej A nie pierwszych, lepszych ludzi brać z tego Netflixa Którzy chcą po prostu własną agendę tam wepchnąć A niekoniecznie zrobić coś ciekawego artystycznie Czy Ci ludzie powinni się wykazywać w interpretacji tego i przełożeniu na ekran, a nie przerabianiu na swoją jakąś zupełnie inną, niezgodną z oryginałem fabułę. Mnie tylko dziwi, że taki Martin czy Sapkowski nie mówi tak, dobra, robimy mój serial, ale ja o wszystkim decyduję, tylko jakieś babsko im. No, z Sapkowskim to w ogóle było inaczej, bo oni, on chyba to reklamował nawet, kupa. W sensie on jakieś wywiady przeprowadzali z nim w tym Netflixie. On chyba po prostu im dał wolną rękę i stwierdził, dobra, ja se zarobię, kupa". Ale Sapek to jest specyficzny case. Sapek jest. Łasy na kasę, ale Martin? Martin, mam wrażenie, ze jest po prostu starym nieogarem, nie? <śm> on ma takie kurwa. Ja nie będę się serialem zajmował, ja muszę napisać dzisiaj całe jedno nowe zdanie do mojej nadchodzącej książki. Tu je dopiero 11 lutego 2025 roku i opowiem przede wszystkim o jednym z zleceń dla Geralta, w którym to Białowosy musi liczyć na pomoc starych i nowych przyjaciół, aby rozwiązać jakąś tam zagadkę. Za produkcję odpowiada to samo studio, które tworzyło z Wilka z 2021 roku. Rzecz przyjęła się bardzo dobrze. Mi również osobiście animacja się podobała, dlatego też powiedziałem, że anime i serial to akurat osobna historia. Dajcie znać, czym czekacie. Frostpunk 2 debiutuje już za fajna. dwa dni, i okazuje się, że jest to jedna z najlepiej ocenianych gier 2024 do roku no i proszę bardzo, kurde no dużo ludzi mówiło, że to będzie bardzo dobre to po prostu nie mój klimat i gatunek gierki ale zdecydowanie jakościowy produkt jest to kolejny tytuł tworzony przez 11bit studios i po pierwszej również dobrze przyjętej odsłonie, Polski, dostajemy no kolejny wygląda na to jeszcze lepszy tytuł tak prezentuje się wynik na Metacriticu, który jest co prawda zbliżony do pierwszej odsłony natomiast warto sobie też zerknąć na oceny redakcji no i wymieniając te najpopularniejsze, no to IGN dało 8 na 10, God is 9 na 10, The Gamer 4,5 na 5 GameSpot 8 na 10, PC Game 85 na 100, czy Gamerant 4,5 na 5. Oceny jak sami widzicie są przemocalne, no i zdecydowanie będzie warto sprawdzić tytuł na premierę. Jeśli chodzi o takie główne no plusy... No, no to... recenzenci to recenzenci, ale no wszyscy kurde, którzy gdzieś wcześniej łapy na tym produkcie położyli, mówili, że to dobre jest, więc można chyba zaufać. To warto zaznaczyć system związany z polityką oraz tym, że podstawowe mechaniki funkcjonujące w świecie Frostpunk'a zostały ulepszone i podciągnięte do góry, oraz teraz są ze sobą w pewien sposób połączone. Z takich drobnych minusów wymieniana jest kamera. Jeśli chodzi o taką indywidualną sprawę, no to gra, że komu ma nie wybaczać błędów. Jeśli podejmiemy jakąś decyzję, no to będziemy musieli się wiązać z jej konsekwencjami. Dla mnie akurat jest to duży plus, no ale niektórych może Bardzo to przypoczyć. Jaki interfejs z... w ogóle? Mega clean ta gierka się wydaje, no. Zobaczymy, jak to wyjdzie, dajcie znać. Czy czekacie? Bo wygląda na to, że mamy tytuł, który może wywalczyć sobie nagrody na The Game Awards. The Elder Scrolls 6 to gra, która jest bardzo wyczekiwana, ale. Za... <grym> no, ja ostatnio oglądałem wywiad z Toddem Howardem i oni pytają, czemu nic nie wiadomo, a on tak piarowa gadka. No, generalnie w Skyrima dalej gra dużo ludzi, więc teraz tworzymy grę, która będzie grana przez następne 20 lat, więc po prostu dlatego to tyle trwa. Wiesz co chodzi? Zarazem wokół niej narasta masa obaw związanych z tym, jak Bethesda w ogóle poradzi sobie ze stworzeniem świata. No bo Ty, a mam... to nie jest tak, że minęło tyle lat, że prawdopodobnie. Ludzie, którzy pracowali przy Morrowindzie czy Skyrimie, to już dawno ich tam nie ma? Pewnie tak jest, cholipka. Będą ludzie, którzy pracowali przy Starfieldzie, a to nie wróży dobrze. Takiego Skyrima, który jest bardzo dobry, ale ma już kilkanaście lat na karku. No i Starfield, który pokazał, że Bethesda w zasadzie nie wyciąga wniosków i myśli, że rynek gier wygląda dalej tak samo jak w 2011 roku. Ci, co pracowali przy Morrowindzie już nie żyją. Wcale nie musi się starać, aby dobrze sprzedać dany tytuł. Bruce Smith, czyli były deweloper Bethesdy, który w 2021 roku opuścił studio, o, postanowił, żeby powie się właśnie na temat The Elder Scrolls 6 i no. w wywiadzie z Tox. powiedział, że Test Szóstka niewątpliwie będzie bardzo dobrym tytułem, ale będzie on oczywiście porównywany do poprzednich gier Bethesdy i przez to ma nie spełnić oczekiwań graczy. Według niego Skyrim zawiesił poprzeczkę bardzo wysoko i dla... Kurde, a ja uważam, że właśnie jest jeszcze duże pole do popisu. Kurcze pieczone. Ja bym powiedział, że Skyrim to jest bardzo dobra baza, którą można nadbudować fajnymi nowymi mechanikami i pomysłami. Wiecie, co jest chyba najważniejsze w takiej grze jak Skyrim, a to pewnie będzie nowa ewolucja Skyrim, a jakby nie patrzyć, ta szóstka, nie? Chyba najważniejsze jest to, jak bardzo duży wpływ masz na świat, jak bardzo dużo możesz różnych rzeczy w danym momencie wykonać. Żeby to nie były aktywności typu pytajniki z Wiedźmina i żeby twoje decyzje fabularne i to z kim, gdzie i co gadasz i jak robisz, miało jak największy wpływ i żeby było do wykonania na bardzo różne sposoby żeby ten gameplay każdego gracza zupełnie się różnił bo domyślam się, że chcą zrobić z TESA 6 największą grę jaką robili więc w swoim gigantyzmie powinna ci dawać multum opcji i to jest rzecz na której bym się skupił żeby tam był multum opcji, żeby z tego się nie zrobił jakiś liniowy progression, bo wtedy to będzie totalny krok w tył względem Skyrima no i najważniejsze, żeby to performance miało technologiczny, bo Starfield był gówniany, a Skyrim bez modów przez długi czas nie działał. Dlatego też Starfield nie był w stanie zapewnić graczom wszystkiego i postanowił, że porówna to do Baldur's Gate 3, który odniósł niesamowity sukces, a oczekiwania graczy wzrosły bardzo wysoko. Oczekiwania co do No ale to też jest kurde głupie. To jest to znowu to gadanie, że o Baldur's Gate był grą wybitną, więc nie oczekujecie od nas tego. Właśnie o to chodzi. Pojawia się ktoś, kto pokazuje, ej, można zrobić grę totalnie kozacko i przebić oczekiwania wszystkich. Tak było w wielu przypadkach u ludzi i z Elden Ringiem i z Baldur's Gateem, że liczyli na coś, dostali jeszcze więcej. Teraz ludzie mają oczekiwania do The Elder Scrolls 6 duże, wiadomo, bo chcą po prostu dostać kilkukrotnie lepszego Skyrim'a. I moim zdaniem to jest możliwe, tylko pytanie, czy im się chce i czy im się to opłaca. Szczerze, pewnie im się to nie opłaca, opłaca im się sprzedać średniaka. Z logiem The Elder Scrolls 6 jako następcę Skyrima, dostać po głowie, wiadomo, akcje spadną, blblblbl. Ale kasa będzie zarobiona, nie? Bo po prostu marka ma dobre imię. Im pewnie nie zależy na tym, żeby zrobić jakąś fenomenalną grę. Chociaż z drugiej strony Todd Howard pewnie to zareklamuje jako największa gra fantasy w historii, nie? Scrolls 6 są naprawdę duże i w zasadzie nie ma co się temu dziwić. Ale takie gadanie, że Starfield przyjął się słabo dlatego, że gracze mieli zbyt wygórowane oczekiwania jest w zasadzie takim kolejnym pierdzieleniem, no bo wiadomo, że mieliśmy oczekiwania. Został nam obiecany szereg rzeczy, które nie zostały spełnione i Starfield zamiast być dużą, ciekawą grą, o kosmosie, okazał się być faktycznie grą dużą, ale wybrakowaną, która nie ma wiele ciekawego do zaoferowania, i po spędzeniu kilkunastu godzin człowiek się po prostu. Starfield po prostu jest totalnie niedopieczony. Nie wiem, co tam poszło nie tak, a wszystko. Dwa dodatkowe lata produkcji by były potrzebne, żeby ta gra miała sens. Tu nudzi. No jeżeli faktycznie The Elder Scrolls 6 ma być taki jak Starfield, ma być duży, pusty i już Skyrim ma wypadać lepiej, no to szczerze mówiąc, nie chcę, żeby The Elder Scrolls 6 w ogóle ukazywał się na rynku, no bo po co miałaby wychodzić taka. Tak, ja nie ironicznie, jeżeli to ma być gorsze od Skyrima, to lepiej żeby tego nie robili, no kur... I jakby to jest dość logiczne nie Chciałbyś, żeby każda następna część serii była powiedzmy wyżej niż swój poprzednik czuję że tu możemy zaobserwować spadek no bo po prostu BTS da sama w sobie ma tendencję spadkową Tak gra po co by miał wychodzić tytuł który będzie gorszy od gry która została wydana kilkanaście lat temu zupełnie nie rozumiem dlaczego nie mogą się przyłożyć jeszcze bardziej pójść o kilka poziomów wyżej szczególnie dysponując takimi środkami i możliwościami oczywiście zawsze istnieją pewne ograniczenia ale tak jak mówię dysponując takimi możliwościami w zasadzie nie ma rzeczy niemożliwych i wiele aspektów można podciągnąć nie patrząc na to, że przecież nie zrobimy lepszej gry od Kerima. No to jest takie głupie gadanie i szczerze mam już tego dość. Dajcie nam The Elder Scrolls 6 na jakie zasługujemy, no i tyle w temacie. Oczywiście nadal nie znamy daty premiery, no jeżeli ma to tak wyglądać, no to szczerze nie chcę jej znać, niech oni jeszcze siedzą nad tą grupą. Przez... Z tego co mi się wydaje, to The Elder Scrolls 6 to będzie spokojnie blisko 2030. No, to będzie jakiś siódmy, ósmy, może nawet dziewiąty rok. Przez następne 10 lat, tak abyśmy po prostu byli z niezadowoleni i żebyśmy nie dostali kolejnego gówna od Betezdy. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka, trzymać się, no i do następnego. Fakty są takie, że aktualnie jak sobie do Skyrima wgrasz mody, które unowocześniają ci wszystko, albo nie wiem, zagrasz se no to zadaniem Betezdy jest zrobienie czegoś lepszego niż Skyrim na nowoczesnych graficznych modach. No I zobaczymy, czy im to wyjdzie, nie.